Program katolicki na falach 106 i 7 FM. Ufam Ci, Panie, słowa.
program katolicki na falach 106 i 7 FM. Szczęść Boże, witamy wszystkich w naszym programie wieczornym. Program, który przypada na czas po wniebowstąpieniu Pańskim, który obchodziliśmy w ostatni czwartek i przed zesłaniem Ducha Świętego, która ta uroczystość będzie obchodzona w przyszłą niedzielę. A zatem jednym z tematów dla nas ważnych będzie właśnie to, w jaki sposób możemy przygotować się na to wielkie wydarzenie, którym jest zesłanie Ducha Świętego. Jakie dary jako wierzący, jako katolicy możemy w związku z tym otrzymać. I to będzie jeden z tematów. Oczywiście zapraszamy do naszego koncertu życzeń. Już teraz można do nas, do radia dzwonić. Za chwilę podamy numer. Można zgłosić właśnie, zostawić swoje życzenia, a można gdzieś przed 20-15 minut się zacznie ten koncert i można będzie na antenę też zadzwonić i wszystkim powiedzieć, kogo chcecie przywitać, pozdrowić i swoje życzenia też złożyć. Do naszego programu oczywiście zapraszamy także najmłodszych. Dzisiaj wysłuchają bardzo, bardzo ciekawą bajkę. Ja na razie nie będę zdradzał, o czym ta bajka będzie, bo w ten sposób zachęcam Was do tego, abyście wytrwały przed mikrofonem. Zapraszamy oczywiście wszystkich tych, którzy chcą z nami spędzić te 2 godziny. A dzisiaj będą dla Was mówili... Ja, Aleksander Klumenko. Mówiące te słowa ojciec Mariusz Krawiec oraz za konsoletą realizator Konstantyn Baraniuk. I pokocham cię jak wiatr. Nie powstrzymam słów, niech lecą w dal. I pokocham cię, zanim świt jasnym dniem obudzi mnie, powie, że to ty. I pokocham tak, że miłością będzie czas, tak jak słońce dzień, ja pokocham cię. I nie będzie nikt, ani życie, ani śmierć mógł rozdzielić mnie od miłości twej. Jak noc, po to jest, by wrócić jak dzień, aby z nocy budzić jak deszcz. Po to jest, by szlochać tak ja. Jestem tu, by kochać jak dzień, jak noc, jak upragniony deszcz. Tak ja kocham cię, jak mrok, jak świt, jak gór najwyższy szczyt. Ja kocham cię. Kocham cię, kocham cię. I pokocham cię jak miłość. Nie powstrzymam łez, niech płyną. I pokocham cię, zanim wieczór rzuci sny. Zawiążę oczy i powie, że to ty. I pokocham tak, że wiecznością będą dni. Tylko ty i ja, tylko ja i ty. I pokocham tak, że nikt nie będzie już mógł rozdzielić mnie od miłości twej.
to jest wywrócić jak dzień, aby z nocy budzić jak deszcz. Po to jest, by szlochać tak ja. Jestem tu, by kochać jak dzień, jak dzień, jak noc, jak noc, jak upragniony deszcz. Tak ja kocham cię jak mrok, jak mrok, jak świt, jak świt, jak gór najwyższy szczyt. Ja kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tygodnia. Nadzieja jest trochę jak drożdże, które sprawiają, że rośnie w tobie dusza. W życiu bywają trudne chwile, ale dzięki nadziei dusza idzie naprzód i ogląda to, co na nas czeka. Papież Franciszek. Telefon do studia 235 41 41. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał świat w czasach, kiedy po ziemi chodziła wasza prababka? Przesadziłem. Może odrobinkę. Wiem przecież, że nie jest łatwo wyobrazić sobie podobną sytuację. Ale jakby tak posłuchać od czasu do czasu opowieści dziadunia. Jakby tak sięgnąć do podręcznika do historii. Jakby tak uwierzyć w rozmowy sąsiadek.
No, dawniej to było inaczej. W zimie było zimno, a w lecie gorąco. Dzieci były grzeczne, gospodynie wyrozumiałe, a chłopy? Ci jedni ponoć nie zmienili się do dziś ani trochę. Do wypitki pierwsze, a kiedy głodne, marudne jak małe dzieci. I tylko silniejsze były ponoć trochę bardziej niż dzisiejsi mężowie. Może to przez to, że mniej czasu przy komputerach spędzały, a może przez to, że odżywiały się niereklamowaną żywnością. Tak czy owak, nieraz przecież słyszało się o tym, że najedzony gospodarz potrafił jednym kichnięciem dach chałupy zerwać, a od burczenia w brzuchu tego głodnego ziemia trzęsła się jak podczas ułańskiej szarży. W czasach, o których mówię, żył na przedmieściach Klimontowa pewien chłop, co zwał się Nikisioł. I nie różniłby się on może zbytnio od swojej chłopskiej braci, gdyby nie pewien drobiazg. Otóż jadł on dwa razy więcej niż pozostali, kichał od nich dwa razy głośniej, a i marudny potrafił być dwa razy bardziej niż reszta. Szczególnie zaś, kiedy zgłodniał. Żeby więc nie być marudnym, jego brzuch musiał być pełny. A żeby brzuch mieć pełny, musiał ciągle jeść. A skoro ciągle jadł, to ciągle rósł i nabierał sił, jakich nie jeden koń mógłby mu pozazdrościć. Wszystko to miało swoją dobrą i złą stronę. Dobra była taka, że mimo iż w swojej zagrodzie ni kisioł konia, ni pługa nie posiadał, to zagon zawsze uprawiony miał pierwszorzędnie. Kiedy tylko przebiśniegi podnosiły wdzięczne główki, chwytał ogrodowy szpadel i ciągnąc go za sobą niczym pług, orał ziemię lepiej niż niejeden traktor. Co się jednak tych złych stron tyczy, to należałoby wspomnieć, że przez tę ciągłą walkę z głodem osiłek ów żony nie mógł dla siebie znaleźć. Każda bowiem z kandydatek przegrywała wyścig z jego przemianą materii, a szkoda, bo Nikisioł wyglądem wśród wszystkich mocno na plus się wyróżniał. Był wysoki, barczysty, a jego wspaniałe wąsy oraz długie czarne włosy, opadające na potężne ramiona, budziły zazdrość wśród mężczyzn i podziw wśród niewiast. Lniana koszula niemal pękała od nabrzmiałej muskulatury, a zimowy kożuch, uszyty ze skóry pięciu owiec, ledwo stykał się połami na potężnej piersi. Tak, i to był mężczyzna. Skoro jednak los pokarał go samotnością, wtedy biedak musiał i na to jakąś radę znaleźć. Pewnej jesieni postanowił, że skoro silny jest jak niedźwiedź i wielki jak niedźwiedź, to zimę powinien spędzić także jak niedźwiedź. Jak postanowił? Tak zrobił. Przygotował sobie pół wozu gotowanych kartofli, trzy pieczone świnie i beczkę kiszonej kapusty, a zjadłszy to wszystko, zapadł w głęboki sen. I zasypiał tak każdą następną zimę. Mieszkańcy Klimontowa do jego dziwnego zwyczaju przywykli, a z czasem nauczyli się także, że o ile na początku zimy Nikisioła nie jest w stanie wyrwać ze snu nawet największy wybuch, o tyle już bliżej wiosny olbrzym robił się głodny i byle śmiech, byle stuknięcie końskiego kopyta mogło go obudzić. A wtedy biada temu, kto znalazłby się w pobliżu. Dzieciństwo Nikisiołka przypadało na okres, kiedy to Klimontowem władał wielki pan, Jerzy Ossoliński. Funkcji w całej Rzeczpospolitej pełnił on w owym czasie wiele. Wspomnieć wypada choćby to, że był wojewodą sandomierskim, kanclerzem wielkim koronnym, a co najważniejsze, przyjacielem samego króla Zygmunta III Wazy. Za jego to gospodarowania Klimontów uzyskał prawa miejskie, a nowe, wspaniałe budowle wznoszone przez pana Ossolińskiego sławiły miasto na cały kraj. Od choćby klasztor braci Dominikanów, do dziś zresztą istniejący, czy wspaniały zamek w pobliskim Ossolinie, po którym została jeszcze arkada mostu niegdyś doń wiodącego. Nawet wspaniałą podziemną kaplicę pan wybudował, która obsypana ziemią przywiezioną z samego Betlejem do dziś Betlejemką jest nazywana. Wszystkie te dzieła sprawiały, że kupcy wszelacy i bogacze do Klimontowa z całego świata ściągali, przez co i mieszkańcom lepiej wieść się zaczęło. Ci wkrótce wzbogacili się tak bardzo, że skarby w domach przestały im się mieścić. Przez to niemal pod całym miasteczkiem tunele i piwnice drążyli, aby w nich wszystkie uczciwie zdobyte kosztowności przechowywać. Jeden z takich tuneli nawet do samego ujazdu sięgał, gdzie brat pana Jerzego okazały pałac pobudował. Tunel ów był długi na kilkanaście kilometrów i cały wysypany cukrem, by bracia Ossolińscy mogli po nim saniami do siebie w odwiedziny jeździć.
Nie ma się więc czemu dziwić, że kiedy Szwedzi na Polskę napadli, od razu do Klimontowa po łupy ruszyli. Pan Ossoliński patrzył już wówczas na to wszystko z nieba i pewnie łzy leciały mu z oczu strumieniami, a spadając z góry marzły, zamieniając się w płatki śniegu. Zima nastała bowiem wówczas okrutna. Obrona miasta na niewiele się zdała, bo Szwedzi ogromną siłą na Klimontów naparli. Wreszcie, gdy wozy kosztownościami wypełnili, a tego, co mieszkańcom zostało, nie mieli już jak zabrać, odjechali wsiną dal. Tymczasem Nikisioł spał swoim nowym zwyczajem. A że był to dopiero początek zimy, ani huk armat, ani chrzęst oręża nie zdołały go obudzić. Niedługo cieszyli się Klimontowianie spokojem, bo Szwedzi wozy swoje wyładowawszy, wrócili po to, czego zabrać wcześniej im się nie udało. Mimo dzielnego oporu mieszkańców miasteczka i tym razem najeźdźca wozy do pełna bogactwem załadował i w drogę powrotną wyruszył. A był to jeszcze środek zimy, więc ani huk armat, ani rżenie koni nie zbudziły Nikisiołka. Jakby nieszczęść było mało, wkrótce na Klimontów napadła kozacka horda. Ale hola hola! Pamiętacie, jak trzeba było się zachowywać w Klimontowie wiosną? No właśnie. A kozacy nie pamiętali. Kiedy więc pierwsze konie nieprzyjaciela przez bramę miasta wjechały, Nikisioł się obudził. Tego, co się działo z kozackim zagonem, święty Jan w Apokalipsie nie przewidział. Głodny Nikisiołek zwykłymi widłami tak im wszystkim grzbiety przetrzepał, że nie tylko łupy, ale i konie na jeźdźca porzucił, piechotą na Ukrainę wracając. Tyle wyrazów uznania, ile Nikisioł w owym dniu od współobywateli otrzymał, nie powstydziłby się sam Robert Kubica po wygranym wyścigu. Bohater zajadał teraz ze smakiem pieczyste, które Klimontowianie wozami mu do stołu dowozili, jakby nie do końca świadom tego, jak bardzo swojemu miastu się przysłużył. A tak mi się spało, a tak jestem teraz głodny, mamrotał sam do siebie, nie podnosząc głowy znad półmisków. Czegoś ty nas nie ratował, jak Szwedzi nasze piwnice plądrowali, żalili się po niektórzy mieszkańcy, patrząc na siłacza. A to było mnie obudzić, mruknął Nikisioł, zanurzając zęby w soczystej szynce. Mieszkańcy miasta długo szukali sposobu na to, by wynagrodzić Nikisiołkowi jego bohaterski wyczyn. Ten jednak ani na pieniądze chytry nigdy nie był, ani na pochwały zbyt łasy. Powiedział, że jedyne czego potrzebuje, to trochę jadła na pokrzepienie sił. Mieszkańcy półśrodków nie stosowali nigdy. Jak się bawili, to się bawili, jak płakali, to płakali. Usłyszawszy więc o tym, że wybawca jadła w nagrodę sobie zażyczył, restaurację założyli, którą od jego imienia Nikisiołką nazwali. Jeszcze do niedawna serwowała ona gościom nie lada przysmaki. Kto wie, może wkrótce znów ktoś powoła ją do życia, aby turyści przy talerzu dobrego barszczu mogli historii o Nikisiołku posłuchać. Wszak turystów w Klimontowie wcale nie brakuje, bo i atrakcji do podziwiania jest tu niemało. Od samego klasztoru ojców dominikanów począwszy, przez wspomnianą już Betlejemkę, ruiny zamku w Ossolinie, XIX-wieczną synagogę, aż po najdłuższą w Europie aleję kasztanowców. Wiedzie ona pod bramy pałacu powstałego jeszcze za czasów ojca wspomnianego tu Jerzego Ossolińskiego. Dziś Klimontów to piękne miasteczko, w którym żyją szczęśliwi i otwarci ludzie. Oprócz wspomnianych atrakcji historycznych, można tu także odwiedzić niezwykle ciekawe muzeum geologiczne oraz wypocząć nad malowniczym zalewem na rzece Koprzywiance w pobliskich Szymanowicach. Jak co roku mają tu miejsce wspaniałe wydarzenia kulturalne. Wymienić należy choćby jarmark na Świętego Jacka, trzydniowa impreza, w trakcie której prezentowana jest kultura ludowa, charakterystyczna dla naszego regionu. Rozgrywane są zawody sportowe, organizowane konkursy i koncerty gwiazd polskiej estrady. Nie wypada wręcz pominąć Brunonaliów, czyli festiwalu artystycznego związanego z Brunonem Jasieńskim, przedwojennym poetą, mieszkańcem Klimontowa. Wszystkich atrakcji, jakie czekają tutaj na turystów, nie sposób wymienić. Znajdziesz je jednak w punkcie informacji turystycznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie www.klimontow.pl. To wspaniałe miasteczko o niesamowicie barwnej historii czeka właśnie na ciebie. I choć może nie wszystkie podziemia klimontowskiego rynku nadal wypełnione są skarbami, to świetność tego miejsca wcale nie jest mniejsza niż kiedyś. Nawet wiersz Brunona Jasieńskiego wciąż wydaje się być aktualny. I było wszystko jak wszędzie, i było wszystko jak dzisiaj, i była w trzecim rzędzie pani w niebieskim lisie.
Zapraszamy do Klimontowa. Drogie dzieci, słuchaliście bajki, słuchaliście tej bardzo sympatycznej piosenki o barankach bożych. Przyszła mi taka myśl, żeby przede wszystkim w tym programie pamiętać i przypomnieć o tym, że tak wiele dzieci teraz w tym miesiącu, w miesiącu maju przystępuje do pierwszej komunii świętej. Są takie dzieci, które obchodzą też w tym miesiącu rocznicę swojej komunii, pierwszą, kolejne rocznice. I myślę, drogie dzieci, że trzeba Panu Jezusowi szczególnie dziękować za to, że macie taki przywilej, że możecie przystępować do komunii świętej, możecie w ten sposób także w pełni uczestniczyć w Eucharystii. I to jest wielki dar. Przez to stajemy się, wy stajecie się właśnie takimi Bożymi barankami, o które Pan się troszczy. Także życzę wszystkim dzieciom, zwłaszcza tym, które w tym miesiącu po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej, dużo, dużo radości i Bożego błogosławieństwa.
Warto rozmawiać. A dzisiaj w naszym programie Warto rozmawiać. Chcemy rozmawiać o zesłaniu Ducha Świętego, o osobie Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że już za tydzień będziemy przeżywali w Kościele zesłanie Ducha Świętego. To jest uroczystość liturgiczna, jest to niedziela bardzo ważna, ale właśnie, jak możemy przygotować się, żeby to zesłanie Ducha Świętego nie było tylko takim obchodem w Kościele liturgicznym, że przyjdziemy na mszę świętą, usłyszymy, że Duch Święty stąpił na apostołów. Ale ważne jest to, aby ten Duch Święty także dotknął nas, bo Duch Święty jest bardzo ważną osobą w całej Trójcy Świętej, często przez nas niedocenianą. Wiemy, kim był Bóg, Ojciec, Ojciec Stworzyciel. Wiemy bardzo dużo, myślę, o Jezusie Chrystusie, że był Synem Bożym, że był Zbawicielem, że umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał. A kim jest Duch Święty? O Duchu Świętym jest trochę trudno tak naprawdę mówić. Tak, dlatego że jest on, powiedzmy, dla rozumu ludzkiego taką bardziej, nie wiem, bardziej abstrakcyjną figurą, tak? Nawet na obrazach, gdy wiadomo, jak się maluje Bóg Ojciec i Pan Jezus, tak? To jak się maluje Duch Święty? No, bardzo często w postaci gołębicy albo po prostu, nie wiem, czegoś, światła jakiegoś takiego promieniującego, tak? Ale tak naprawdę nie możemy sobie wyobrazić, kto to jest właśnie ten Duch Święty. Tak bardzo fajnie definiuje osobę Ducha Świętego papież Franciszek, który mówi, że jest on darem Bożym w najwyższym stopniu i jest tym darem, który z kolei udziela się tym, którzy go przyjmują. Czyli po prostu jest to ten dar, który daje nam Trójca Święta, daje nam przede wszystkim Ojciec i Syn, po to, abyśmy mogli dalej tym Duchem Świętym żyć, abyśmy mogli po prostu korzystać z tych darów Ducha Świętego, które otrzymujemy. Bo ja tylko przypomnę, że jest 7 darów Ducha Świętego. Jest to dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Tak definiuje Kościół te dary. Czym są te dary? Jest to pewna taka rzeczywistość, która z jednej strony trudna do uchwycenia, można powiedzieć, dla rozumu ludzkiego, a z drugiej strony coś, co sprawia, że my te rzeczywistości Boże jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć. Dla przykładu, dar mądrości. Dar mądrości może być kojarzony na przykład z mądrością ludzką. Nam się wydaje, no ktoś jest mądry, mówimy o kimś, ten człowiek jest mądry, ten człowiek jest inteligentny, jest wybitną postacią, jest wybitnym artystą, matematykiem, ma jakieś zdolności. Ale właśnie w tych darach Ducha Świętego nie tyle chodzi o to, że ktoś, kto otrzyma dar Ducha Świętego w postaci mądrości, będzie... Że od razu się stanie profesorem. No właśnie, że od razu stanie się profesorem, że będzie lepiej rozwiązywał jakieś równania matematyczne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś, kto otrzymuje dar mądrości, będzie potrafił w sposób mądry, w sposób właściwy odczytywać niejako, można powiedzieć, oczami Pana Boga tą rzeczywistość, która go otacza. Tak, i właśnie w tym miejscu mi się przypominają dużo momentów z Pisma Świętego, gdzie jest w różnych miejscach jest mówiono, że mądrość ludzka i mądrość Boża to są takie różne rzeczy. Tak, nawet pamiętam, jak Dawid był pomazany na króla, tak, to właśnie jest napisane, że oko ludzkie patrzy na wygląd, a Bóg patrzy w serce. I właśnie ta mądrość jako dar Ducha Świętego może nam też pomóc patrzeć się właśnie nie na jakąś, jak mówiliśmy tam, czy matematykę, czy w inną taką dziedzinę, a bardziej rozumieć przez oczy Boga to, co się robi wokół nas i samych siebie też. Tak, papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi mówi, że przywołujmy Ducha Świętego i jego dar mądrości po to, abyśmy mieli Boże światło,
które, dzięki któremu będziemy w stanie rozpoznać to, co jest w naszym życiu dobre, od tego, co jest złe. Że będziemy po prostu postępować w taki sposób, jakby Bóg sam postępował w naszej sytuacji. Bliski darowi mądrości jest też dar rozumu. I znowu tutaj nie chodzi o ten rozum taki intelektualny, ale chodzi, że my niejako otrzymujemy od Boga właśnie Jego inteligencję w takim zakresie, w jakim ona jest nam potrzebna oczywiście, bo my nigdy nie staniemy się na równi z Panem Bogiem, ale otrzymamy taką zdolność, że po prostu będziemy w stanie pewne sytuacje też oceniać, wartościować, podejmować decyzje tak, jak tego Pan Bóg chce. Tak, i nawet tam, gdzie się wydaje niby, że no, na przykład tam zdolność do języków, tak, niby wydaje się, że to jest taka, jak mówimy, ludzka miara mądrości albo rozumu, i wiemy też, że Duch Święty, gdy stąpił na apostołów, to też zaczęli rozmawiać innymi językami, ale to trochę jest taki sens, że dlaczego Duch Święty daje zdolność rozmawiania językami? Dlatego, żeby mogliśmy budować wspólnotę i w tej wspólnocie chwalić Pana Boga i żyć według Jego zasad, według tego, co Pan Jezus nam zostawił, tą naukę, tak? Z drugiej strony, bardzo często ludzie, gdy tam mają zdolności do języków, to po prostu jest to dla nich powód, nawet czasem dla pychy, tak, żeby pokazać się, że ja jestem taki mądry, nie? Ja znam dużo języków, mogę się porozumieć z ludźmi, ale właśnie jest to trochę inne niż ten dar Ducha Świętego, który otrzymujemy. Mhm. Dar języków jest związany przede wszystkim z tym, że my mamy taki duchowy język, można tak powiedzieć. Duchowy język, który pozwala nam właśnie porozumiewać się na przykład z drugim człowiekiem na takiej płaszczyźnie duchowej. Że nie tyle, że my przekazujemy sobie jakieś informacje, mówimy, że prawda, ten długopis jest żółty albo jest czerwony, nie o to chodzi, bo my to samo możemy powiedzieć w innym języku, prawda? Możemy to powiedzieć po angielsku, po niemiecku, po francusku, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że my pewne rzeczy będziemy w stanie drugiemu człowiekowi powiedzieć. I nawet rzeczywiście, jak apostołowie mieli ten dar języków, że wypowiadali proroctwa w językach, które dla nich, których się nigdy nie uczyli. Otrzymywali te dary po to, żeby ta wspólnota, do której szli, oni byli wielkimi misjonarzami, święty Paweł, który przemierzał przecież cały ówczesny świat, on nie byłby w stanie do każdego człowieka nauczyć się każdego języka. I on otrzymywał ten dar. Tak, i nawet w naszych czasach, gdy słyszymy, tak, że ludzie otrzymują, no, niby te dary w różnych wspólnotach, to bardzo obrazowo jest to, że otrzymują w czasie modlitwy, w takiej wspólnej, bardzo głębokiej, medytatywnej, powiedzmy, modlitwie, właśnie w tym stanie. Mhm. Po to, aby w jakiś sposób człowieka też zbliżyć do Pana Boga. Czasem wielcy święci, mistycy, na przykład mówi się o ojcu Pio, który też miał dar właśnie takiego, to jeden z darów właśnie Ducha Świętego, dar rozumu, że choćby w konfesjonale był w stanie człowiekowi powiedzieć pewne rzeczy, o których po prostu tak normalnie człowiek by nie wiedział, drugi człowiek. Może, nieraz tak. Jakieś ukryte grzechy. Ale po co? Nie po to, żeby upokorzyć tego człowieka, ale po to, on wypowiadał te grzechy, czy komuś przypominał coś z miłością, po to, aby dodać mu odwagi. Czasem człowiek boi się pewne rzeczy powiedzieć, ale właśnie w tym sakramencie, w sakramencie miłosierdzia, miłości Bożej przebaczającej, ktoś był tak bardzo poruszony tym, że ten kapłan zna jego jakąś słabość, grzech, że on tego nie odbierał jako jakąś ingerencję w jego prywatne życie, ale odbierał to przede wszystkim jako okazję do tego, żeby się nawrócić. Żeby się nawrócić i
Może też dlatego, że ojciec Pio właśnie znając, no mając właśnie z tego daru informację, tak powiedzmy o tych grzechach, on właśnie też nie mówił ludziom, że ty jesteś taki zły, bo te grzechy mi utajesz tutaj w konfesjonale, ale właśnie on to wypowiadał i z miłością czytałem, że żadnego człowieka, że żadnemu jeszcze nie odmówił, gdy chciał człowiek się wyspowiadać albo przyjąć komunię świętą. Właśnie on przyjmował wszystkich tak, jak mu kazał chyba Duch Święty. Przyjmował wszystkich, nie patrząc na ich jakieś grzechy, winy czy jakieś słabości. Mhm. O darach Ducha Świętego będziemy jeszcze za chwilę mówić. Kontynuujemy naszą rozmowę o darach Ducha Świętego, o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, bo właśnie ten Duch Święty nie jest jakąś abstrakcją, on bardzo konkretnie wchodzi w nasze życiowe sytuacje i on nas uzdalnia do tego, żebyśmy my jako chrześcijanie potrafili także wypełniać to nasze życiowe powołanie. Ja powiem takie dwa przykłady. Te dwa takie najbardziej popularne stany
w kościele, kapłani, duchowni i wierni, którzy są małżonkami. Jako kapłan mogę powiedzieć, że ten Duch Święty, który w szczególny sposób występuje w momencie przyjmowania święceń kapłańskich, on uzdalnia człowieka, który przyjmuje święcenia, mężczyznę, który przyjmuje święcenia, do tego, żeby potrafił być tym pasterzem, który będzie przewodził na sposób przede wszystkim duchowy tym osobom, które Pan Bóg stawia na jego drodze. Ten dar szczególnie towarzyszy właśnie w sakramencie spowiedzi, kiedy kapłan słucha spowiedzi, kiedy ma komuś udzielić jakiejś rady i jest, jeśli kapłan jest otwarty na działanie Ducha Świętego, to wtedy rzeczywiście te rady są no właśnie trafne. Ja bardzo często jestem wręcz zdumiony, w jaki sposób Pan Bóg posługuje się także mną jako kapłanem, bo to nie wynika z tego, że ja mam jakąś wiedzę o kimś. Ale nagle się okazuje, że komuś odpowiedziałem w taki sposób, że ten człowiek rzeczywiście znalazł kierunek swoim. I właśnie tego potrzebował. I tego potrzebował. Czy tak samo miałem takie sytuacje, na przykład głosząc, czy na przykład rekolekcje, czy kazanie, homilię w czasie mszy świętej. Pamiętam kiedyś taką sytuację, gdzieś mi zawieruszyły się, wcześniej sobie jakieś przygotowałem karteczki, zapisałem homilię, gdzieś mi to się zawieruszyło, po prostu nie mogłem tego znaleźć, odczytać i coś tam zacząłem mówić. Wydawało mi się to nie do końca takie zgrabne, może nie tak jak chciałem wcześniej, jak sobie zaplanowałem. Później ktoś przychodzi do mnie i mówi: ojcze, ale to właśnie było to, co mnie tak szczególnie poruszyło. I w takich właśnie sytuacjach ja widzę, że to działanie Ducha Świętego jest ogromne. Oczywiście człowiek ze swojej strony musi także poddać się jego działaniu. Tak, właśnie jako osoba świecka to ja ze swojej strony powiem, że bardzo często, gdy jest w życiu nawet u mnie jakaś sytuacja, którą ja nie wiem jak rozwiązać, to jest, ja myślę, że słuchacze też znają taką metodę, że otwiera się Pismo Święte i się czyta. A ja stwierdziłem już nieraz, że przychodzę na mszę świętą i jeżeli uważnie słucham tego, co ksiądz mówi właśnie na kazaniu czy na homilii, to jakoś tak wychodzi, że to jest mówione do mnie konkretnie. I ja odbieram właśnie to jako radę dla siebie, taką bardzo konkretną, bardzo, nie wiem, nawet powiedziałbym adresowaną taką faktycznie dla mnie. I rzeczywiście to potem działa w życiu. Chociaż wydaje się, że ksiądz niby mówi tam do całego kościoła, do wszystkich ludzi, którzy tam są. Ale właśnie takie zdarzenia takie miałem w życiu. Tak, to są bardzo piękne doświadczenia, właśnie wynikające między innymi z daru pobożności, bo jednym z darów Ducha Świętego jest dar pobożności. My go często tak nie do końca rozumiemy, nam się wydaje, że ktoś pobożny właśnie składa pięknie ręce, modli się i tak dalej, prawda? Na sposób fajnie się zewnętrzny. Kłania. Ładnie się kłania właśnie i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że my otrzymujemy wraz z tym darem, otrzymujemy taką szczególną zdolność do nawiązania z Panem Bogiem duchowej więzi. To znaczy więzi opartej na sercu, na przyjaźni z Panem Bogiem. I jest on też związany właśnie z tym, że my jesteśmy w stanie w takich momentach, jak właśnie msza święta, jak czytanie Pisma Świętego, jak nawet modlitwa różańcowa, czy jakakolwiek inna modlitwa, jesteśmy w tych momentach w stanie także usłyszeć głos Pana Boga. Ponieważ jest delikatny, między wierszami gdzieś. Czasem to jest jedno zdanie, jedno stwierdzenie, ale właśnie wychodzimy z takiego spotkania ze Słowem Bożym, z takiej Eucharystii, z takiej nauki rekolekcyjnej umocnieni. Mamy światło, wiemy, że a właśnie mamy w ten i w ten sposób postępować. I to jest, myślę, bardzo takie piękne i ważne doświadczenie, o które też trzeba się modlić, bo zawsze
ważne jest to, abyśmy otwierali się na Ducha Świętego. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg na siłę człowieka do czegoś zmusza. Taki przykład. Maryja, która w dniu zwiastowania otrzymała propozycję poprzez anioła, który zwiastuje wolę Bożą, zwiastuje pragnienie Pana Boga, aby stała się Matką Zbawiciela, ale on proponuje, jeśli chcesz, może stać się Matką Zbawiciela. I Maryja miała tą chwilę, kiedy mogła powiedzieć tak lub nie. No tak, właśnie. I z nami jest podobnie. I z nami jest podobnie. Także jeszcze za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę, a teraz mały przerywnik muzyczny. Święte imię Twe jest w sercu mym, więc pragnę wyznać Tobie, że bez Ciebie nie ma mnie, bo Tyś mnie stworzył i do Ciebie należeć chcę, Tyś mój Bóg. Otwiera.
kończymy naszą rozmowę o darach Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego w naszym życiu, który, jak już mówiliśmy przed chwilą, działa w takich momentach, które czasem są dla nas zaskakujące, ale jednocześnie są to momenty bardzo trafne, kiedy wskazują nam w sytuacjach, kiedy stawiamy sobie pytanie o to, co mamy czynić, ukierunkowują nas, wskazują nam drogę. Tak, i to właśnie jest przejaw tej Bożej mądrości, a nie naszej, bo Bóg lepiej wie, kiedy i czego potrzebujemy i tak naprawdę On nam to daje we właściwych chwilach i we właściwym czasie. Tylko musimy się modlić, aby mieć roztropność i umiejętność przyjąć te dary i wykorzystać je. Oczywiście, to jest bardzo ważne. Właśnie ta modlitwa o dary Ducha Świętego. Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi mówi o czymś takim, żeby po prostu modlić się. Przybądź Duchu Święty, oświeć mnie, oświeć moje życie, oświeć mój sposób patrzenia na drugiego człowieka, na konkretne sytuacje, pytania, przed którymi stoję. Jeśli w taki bardzo prosty sposób, podstawowy nawet, będziemy się modlić o tego Ducha Świętego, to ja osobiście jestem przekonany, że ten Duch Święty będzie na nas wstępował. Dlatego, że Jezus zaprasza nas bardzo konkretnie do tej modlitwy. Otwiera nas na przyjęcie tych darów. Właśnie teraz jest ten czas szczególny. Po w niebo wstąpieniu, tak jak w Kościele przeżywaliśmy w czwartek właśnie, w niebo wstąpienie i ten krótki czas pomiędzy w niebo wstąpieniem a dniem Pięćdziesiątnicy, czyli zesłanie od Ducha Świętego, który będziemy obchodzić. Właśnie to jest takie oczekiwanie na przyjście właśnie tego Pocieszyciela, którego nam Pan Jezus obiecał. Tak, i my jesteśmy, ja myślę, bardzo często podobni właśnie do tych apostołów, którzy byli w Wieczerniku. Apostołów, którzy tak wielu rzeczy nie rozumieli. Mnie zawsze zadziwia ta sytuacja, kiedy oni, chociaż tak dobrze przecież Pana Jezusa znali, przez 3 lata z Nim chodzili razem, widzieli cuda, których dokonywał, słuchali Jego nauki i po zmartwychwstaniu wciąż nie byli w stanie zrozumieć do końca, co się wydarzyło. Przecież ci uczniowie idący do Emaus, tam Ewangelia mówi, ich oczy były niejako na uwięzi. Chociaż Jezus się do nich dołączył, szedł z nimi, dopiero Go rozpoznali w momencie, gdy usiadł z nimi do stołu, przez nich zaproszony i połamał chleb. To była ta wczesno, można powiedzieć, pierwotna, wczesnochrześcijańska Eucharystia. Po prostu połamał chleb, tak jak dzisiaj się to dokonuje, kiedy kapłan wymawia słowa konsekracji i mówi, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. I oni Chrystusa właśnie w tym momencie dopiero rozpoznali. Tak. Właśnie już po tym przełamaniu chleba, chociaż całą drogę był z nimi, a to byli ci uczniowie właśnie, którzy z nim spędzili bardzo dużo czasu i mieliby go poznać, a właśnie nie potrafili. Tak. I na sam koniec chciałbym jeszcze raz przytoczyć słowa papieża Franciszka, który do młodych ludzi mówi w ten sposób. Drodzy przyjaciele, w obliczu trudów i doświadczeń życia nie traćmy ducha, lecz przyzywajmy Ducha Świętego, aby wraz z darem męstwa, to jest kolejny dar, zechciał dodać nam otuchy i pokazać naszemu życiu, w jaki sposób mamy to życie przeżywać. Kiedy przychodzi zwyczajne życie trudności, pamiętajmy o słowach, to mówi papież świętego Pawła. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pamiętajmy o słowach, Pan daje moc zawsze, nigdy nie odmawia. Pan nigdy nie doświadcza nas ponad to, co możemy znieść. On zawsze jest z nami. I niech te słowa Ojca Świętego papieża Franciszka będą dla nas też taką zachętą, aby ten tydzień przed zesłaniem Ducha Świętego właśnie przeżyć w tej perspektywie i z tą modlitwą na ustach. Przybądź Duchu Święty. Minęła godzina 20.
zapraszamy do wysłuchania wiadomości życia Kościoła na świecie i w naszej archidiecezji, archidiecezji lwowskiej. Z życia Kościoła. Watykan. Papież Franciszek przyjął 6 maja w Watykanie prezydenta państwa palestyńskiego Mahmada Abusa. Po tej audiencji gość z Palestyny spotkał się jeszcze z sekretarzem Stolicy Apostolskiej, kardynałem Piero Parolinem, któremu towarzyszył sekretarz w tymże sekretariacie do stosunków z państw arcybiskup Paul Gallagher. Zwierzchnik palestyński weźmie udział także w kanonizacji 2 jego rodaczek. Ukraina. Kościoły i wspólnoty wyznaniowe i religijne na Ukrainie zostały zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości. Ustawę o przyjęciu zmian do kodeksu podatkowego Ukrainy w sprawie zwolnienia od opodatkowania nieruchomości organizacji religijnych przyjęła Rada Najwyższa kraju na swym posiedzeniu 14 maja w Kijowie. Rosną obawy o los asyryjskich chrześcijanach pojmanych w Iraku w lutym przez islamistów w mieście Al-Hasaka w północnym Iraku. Istnieje niebezpieczeństwo, że są oni wykorzystywani jako żywe tarcze, by powstrzymać obecną ofensywę przeciwko państwu islamistkiemu na wschodzie brzegu rzeki Khabur. Polska. To wy jesteście pierwszą wizytówką naszego narodu i pozostawiacie w ludzkich sercach pierwszy obraz Polaka i Polski, mówił w Przemyśle arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki do funkcjonariuszy Straży Granicznej. W Przemyślu odbywają się obchody 24. rocznicy utworzenia tej formacji. Ukraina. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła przepisy uznające oficjalnie istniejące w kraju instytucje kapelanów więziennych. Nowa ustawa wprowadza zmiany do niektórych dotychczasowych aktów ustawiających w tym zakresie. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb religijnych osób skazanych i ich wychowanie duchowe. Dokument ten przyznaje osobom wziętym pod straż prawo do opieki duszpasterskiej. Kanada. 25 tysięcy Kanadyjczyków manifestowało przed parlamentem w stolicznej Ottawie w obronie życia. Takie demonstracje są tam organizowane co roku od 18 lat, zawsze 14 maja w rocznicę uchwalenia ustawy aborcyjnej. Ukraina. Dziś na ekrany kin wchodzi film Apartament. Dzieło przedstawiające nieznane dotąd chwile z górskich wakacyjnych wędrówek świętego Jana Pawła II. To będzie dla widzów odkrywanie takiego obrazu papieża Polaka, który albo jest nieznany, zwłaszcza dla młodych, albo zatarł się w pamięci w pryzmacie ostatnich lat jego długiego pontyfikatu, powiedział podczas wczorajszej premiery w kinie Kijów jego producent Przemysław Heuser. Chiny. Władze prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach przygotowały w miejscowym zgromadzeniu, czyli w parlamencie, projekt uchwały zakazującej ustawienia krzyża na wieżach, dzwonnicach i innych wysokich miejscach kościołów. Według autorów symbole chrześcijańskie będzie można odtąd umieścić jedynie na fasadach budynków i to w określonych rozmiarach. Wszystkimi świętymi. Śpiewaj, Panu.
Naszego podwórka. Bardzo ważnym wydarzeniem w Kościele Lwowskim będzie Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Tydzień, który już dzisiaj się rozpoczął o godzinie 19 w Katedrze Lwowskiej koncertem młodzieżowego zespołu Spes Indeo prowadzonego przez Olgę Radzilewicz. To jest wydarzenie, które już miało miejsce, być może jeszcze trwa. Natomiast w kolejnych dniach tego rozpoczynającego się tygodnia będziemy mogli uczestniczyć w przeróżnych, bardzo ciekawych spotkaniach, koncertach. Między innymi w poniedziałek o godzinie 19:30 nasz katedralny chór imienia Jana Pawła II pod dyrekcją Bronisława Pacana z okazji 95. rocznicy urodzin Jana Pawła II da koncert. We wtorek będzie miała też o godzinie 19:30 miejsce prezentacja książki księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Miejsce dla każdego, opowieść o świętości Jana Pawła II. Na spotkaniu z księdzem arcybiskupem, to taka ciekawostka, będzie można otrzymać także dedykację od autora. Zatem zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby mieć książkę Miejsce dla każdego, opowieść o świętości Jana Pawła II z autografem autora, w tym wypadku naszego księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. W środę kolejny koncert, chór Echo pod dyrekcją Edwarda Kuca, to jest nasz lwowski chór katedralny, także o godzinie 19:30. W czwartek z kolei koncert muzyki klasycznej, skrzypce. Na skrzypcach będzie grał Orest Smowc, to jest też o godzinie 19:30 w katedrze.
w piątek będziemy mogli oglądnąć film pod tytułem Bóg nie umarł o godzinie 19:30. Natomiast bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej archidiecezji będzie sobota o godzinie 10:00. Odbędą się w naszej archikatedrze święcenia kapłańskie, których udzieli jednemu z alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Zapraszamy wszystkich wiernych na to wydarzenie, bo jest to wydarzenie szczególne w życiu Kościoła Lwowskiego. I tak jak dzisiaj mówiliśmy dużo o darach Ducha Świętego, tak ci wszyscy, którzy będą uczestniczyli w tej mszy świętej święceń kapłańskich, będą wypraszali także do tego nowego kapłana, neoprezbitera, wszelkich potrzebnych łask Ducha Świętego na jego posługę. Tydzień kultury chrześcijańskiej zakończy się w przyszłą niedzielę, 24, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, w sali Domu Nauczyciela o godzinie 16:00 Polski Teatr Ludowy przedstawi wspomnienia Beaty Obertyńskiej, polskiej poetki i pisarki urodzonej w roku 1898 w Skolem, zmarłej w 1980 roku w Londynie. Tytuł wspomnień W domu niewoli. Wykonawcą tego przedstawienia, tych osobą, która będzie prezentowała wspomnienia, będzie pani Elżbieta Lewak, a reżyserem całego spektaklu jest nasz lwowski reżyser Zbigniew Chrzanowski. W katedrze lwowskiej w tym tygodniu będziemy w szczególny sposób wspominać w czwartek wspomnienie dowolne Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, a w piątek wspomnienie świętej Ryty z Kaszia. W środę także przypada rocznica mianowania biskupem ojca świętego Franciszka. Miało to miejsce w roku 1992. Pamiętamy w tym dniu szczególnie o modlitwie za papieża Franciszka. W miesiącu maju w każdy dzień zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będą odbywać się w języku ukraińskim po mszy świętej o godzinie 17:30, natomiast w języku polskim po mszy świętej o godzinie 18:30. Dziewczęta, zapraszamy do trzymania chorągwi. W czwartek katedra zaprasza na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Dyżur prawny w katedrze odbędzie się we wtorek i czwartek w godzinach od 18:30 do 20:00. Program katolicki na falach 106,7 FM. Koncert życzeń. Telefon do studia 235 41 41. Nasz koncert życzeń ten tydzień przyniósł, ten tydzień mijający przyniósł trochę takich sympatycznych momentów, uroczystości, rocznic i tak dalej. Między innymi nasza koleżanka redakcyjna Katarzyna Uspiejska obchodziła swoje urodziny 13 maja, także nasz kolega redakcyjny, realizator Igor Firak obchodził swoje urodziny 14 maja. Także 14 maja obchodziła swoje urodziny Maria Borowska i 13 też bardzo fajna nasza koleżanka Halina Kimak.
Wszystkim im życzymy wszystkiego najlepszego, a jeszcze mamy dwa szczególne życzenia, zwłaszcza dzisiaj obchodzi swoje rocznice święceń kapłańskich nasz ksiądz proboszcz Jan Nikiel i wczoraj też takie rocznice obchodził ksiądz Tomasz Labus, też ksiądz pracujący kiedyś w katedrze lwowskiej, teraz w Żydaczowie. I z tej okazji chcemy im życzyć wszystkich właśnie przyjęcia darów Ducha Świętego i... Tak, i wszelkie pomyślności w życiu. Oczywiście od Ducha Świętego płyną te szczególne łaski, które dotyczą naszego życia duchowego, naszego serca. Ten Duch Święty niech was rozpala do tego, byście dalej mogli tutaj na ziemi pełnić swoją misję i być tymi, którzy dla innych staną się prawdziwie zwiastunami tej Bożej miłości, Bożej łaski. I też Bożej radości. A dla was wszystkich piosenka. Don't you know the story's getting old?
Program dla młodzieży. Usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa. Prawda o darmowym usprawiedliwieniu przez wiarę w Chrystusa jest dla wielu katolików wciąż nieznana. Czyżby wynikało to z nieznajomości Biblii, a może z przekonania, że tylko przez dobre uczynki człowiek może być zbawiony? Wyjątkową okazją do przypomnienia tej prawdy była wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisana 31 października 1999 roku w Augsburgu przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej. Dokument ten stał się kamieniem milowym w próbach pokonania rozbieżności co do nauki o usprawiedliwieniu istniejących między kontynuatorami Marcina Lutra i Kościołem Katolickim. Uzyskano konsensus, który stanowi epokowe znaczenie na drodze luterańsko-katolickiej ekumenii. W ten sposób Kościół postawił w centrum uwagi temat zbawienia, który dzisiaj ludziom niewiele mówi. Utrata świadomości grzechu spowodowała, że dzisiejszy człowiek nie rozpoznaje działania łaski, co jest niewątpliwie powodem dechrystianizacji życia. W deklaracji zawarte jest życzenie, by wspólna doktryna na temat usprawiedliwienia weszła w życie, stając się częścią doświadczenia wszystkich wierzących, a nie tylko przedmiotem dyskusji teologów. Uczynimy więc zadość temu życzeniu. W liście świętego Pawła do Rzymian czytamy: wszyscy przecież zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga, a usprawiedliwienia dostępują darmo dzięki Jego łasce przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Pytamy, czym jest usprawiedliwienie? Jest ono odpuszczeniem grzechów, działaniem Bożym, które grzesznego człowieka czyni sprawiedliwym. Opisując zbawcze działanie Boże w akcie usprawiedliwienia, wskazuje się na Jezusa, który nam sam wychodzi naprzeciw i darmo gładzi nasze grzechy. Usprawiedliwienie jest uświęceniem, jest odnowieniem wnętrza człowieka przez dobrowolne przyjęcie łaski dzięki jego współpracy z Bogiem. Oznacza więc łaskę otrzymaną w sakramencie i zmieniającą grzesznika w sposób wewnętrzny w nowe stworzenie. Wciąż jednak pozostaje w człowieku skłonność do grzechu, która sama w sobie nie jest grzechem. Staje się nim dopiero, gdy na niego przyzwolimy. A w akcie usprawiedliwienia Bóg wyprowadza człowieka z jego grzechu i otwiera przed nim nową, właściwą relację do samego siebie. Pod wpływem zarzutów stawianych przez reformację, Sobór Trydencki podał formułę katolicką, która łączyła wiarę i dobre uczynki. Nie jesteśmy zbawieni przez dobre uczynki, ale też nie ma zbawienia bez dobrych uczynków. Wobec jednostronnego podkreślenia wiary przez protestantów, katolickie kaznodziejstwo podjęło przypomnienie o dobrych uczynkach i osobistym udziale człowieka w zbawieniu. Skutek był taki, że wielu katolików przez całe swoje życie nie słyszało nigdy jasno orędzia o darmowym usprawiedliwieniu przez wiarę. Sprawiedliwość Boża, w przekonaniu Marcina Lutra, nie oznacza karania czy też zemsty ze strony Boga w stosunku do człowieka. Przeciwnie, jest aktem, przez który Bóg czyni człowieka sprawiedliwym. Święty Augustyn dużo wcześniej napisał: podobnie sprawa się ma ze sprawiedliwością Bożą, która dzięki Jego darowi czyni nas sprawiedliwymi. Pojęcie sprawiedliwości Bożej wyjaśnia święty Paweł w liście do Tytusa. Czytamy: a oto objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela. On zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie.
Stało się to przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. Sprawiedliwość Boża jest więc dobrocią i miłością Boga, jest Jego miłosierdziem. Spojrzenie w głąb. Ksiądz Bogusław Zeman i kolejny paragraf Jukatu. W naszym opowiadanym katechizmie dziś czas na pytanie trzecie. Dlaczego szukamy Boga? Można powiedzieć, że to szukanie Boga mamy w genach, a nawet głębiej. Tęsknotę za Bogiem mamy wpisaną głęboko w duszę. W końcu pochodzimy od Niego, a więc nosimy w sobie takie odczucie, że ziemska rzeczywistość to nie wszystko, że potrzeba czegoś więcej, głębiej. Czujemy, że do pełni szczęścia potrzeba nam nie tylko świadomości, że Bóg jest, ale potrzeba i relacji z Nim, relacji głębszej niż z jakimkolwiek człowiekiem. Jakby tylko Bóg mógł odpowiedzieć na najgłębsze pytania i zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby. Ciekawe jest to, że to nasze ogólnoludzkie doświadczenie. Z niego właśnie rodzą się religie. Człowiek jest religijny, a więc szuka nadprzyrodzoności, ma w sobie jakieś przyciąganie ku niej. Wszystkie kultury zawierają w sobie ten aspekt religijny. Religijność nie jest więc jakąś nabytą ideologią, nie jest wymysłem człowieka. To nasza najgłębsza potrzeba. Czy człowiek chce, czy nie, czy sobie to uświadamia, czy też nie, szuka Boga, pragnie Boga, bo tylko On może nas w pełni zadowolić, zaspokoić, ucieszyć, uszczęśliwić. Piękne jest to, że Bóg nie pozostaje obojętny i bierny wobec tych ludzkich tęsknot. On nas pobudza do szukania Go, ciągle wychodzi nam naprzeciw i stwarza okazję, byśmy mogli Go znaleźć. I nie może być inaczej, skoro łączy Go z nami więź miłości. Ale pozostaje przy tym delikatny i nie narzuca się nikomu. Jeśli chcesz znaleźć, na pewno w
końcu go znajdziesz. I tym życzeniem kończymy to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Program dla urodzonych wcześniej. W programie dla urodzonych wcześniej dzisiaj chciałbym przedstawić wspomnienia i rozważania ksiądza Pawła Kłysa,
na temat mszy świętej prymicyjnej, bo właśnie mamy teraz okres, gdy dużo kapłanów młodych otrzymują właśnie święcenie kapłańskie i odprawiają też swoje mszy święte prymicyjne i dlatego proponujemy właśnie takie wspomnienia. W czasie święceń kapłańskich dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Kościół jest taką swoistą górą Tabor, na której dokonuje się przemienienie, bo do kościoła wchodzi diakon, a wychodzi ktoś zupełnie inny, kapłan, który może sprawować sakramenty święte. Po uroczystościach związanych z przyjęciem sakramentu święceń każdy neopresbiter otrzymuje urlop od swojego przełożonego i tym przełożonym już nie jest rektor seminarium, bo seminarium się skończyło, ale biskup, któremu się ślubowało. Ten czas jest wyjątkowy, gdyż młody ksiądz przygotowuje się do sprawowania swojej pierwszej mszy świętej, którą od początku do końca odprawia sam. Tę prymicję celebruje się w swojej rodzinnej parafii, pośród wiernych, wśród których się żyło i wzrastało. To wyjątkowe wydarzenie także w życiu parafii, zarówno dla wiernych, jak i dla duchowych. Ksiądz proboszcz na przykład ma wielką radość z faktu, że z jego wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał kogoś do służby w swojej winnicy. W tradycji polskiej, szczególnie na wsiach i w małych miastach, choć zdarza się też w dużych aglomeracjach miejskich, neopresbiter przed mszą świętą prosi swoich rodziców o błogosławieństwo. Tą prośbą nawiązuje się do błogosławieństwa narzeczonych, którzy mają przyjąć sakrament małżeństwa. W katalogu sakramentów, którego uczymy się do pierwszej komunii świętej, mówimy małżeństwo lub kapłaństwo, bo trzeba wybrać albo, albo. Ale wybierając kapłaństwo, także prosi się rodziców bądź rodzica o ten dar rodzicielskiego błogosławieństwa na drogę pójścia za Panem, drogę prowadzenia wiernych do Boga. Po błogosławieństwie w zwyczaju jest, że kapłan ubrany w szaty liturgiczne wyrusza w procesji ze swego domu do rodzinnej parafii, by celebrować Eucharystię. Neopresbiter najczęściej idzie w tak zwanym wieńcu wykonanym z liści, który jest niesiony przez dziewice ubrane w białe suknie. To symbol czystości i niewinności oraz całkowitego oddania się Bogu na służbę przez tego, który idzie we wnętrzu wieńca. Procesja zmierza do świątyni, z oddali słychać dzwony witające przybywających. Wszyscy wchodzą do kościoła i rozpoczyna się uroczysta msza święta. Jako że pochodzę z parafii franciszkańskiej, odkąd sięgam pamięcią, gdy odbywały się prymicje, przy ołtarzu nie stał tylko jeden kapłan, ale i jego współbracia, nowo wyświęceni. Nawiązując do tej tradycji i ja chciałem, by w mojej radości brali udział moi współbracia, kapłani, których zaprosiłem do wspólnej celebracji eucharystycznej. To wyraz wspólnoty i dziękczynienia Panu Bogu za powołanie i wspólne spędzone lata drogi ku kapłaństwu. Po pozdrowieniu kapłan zapowiada intencję mszy świętej. Prawie zawsze jest to intencja dziękczynna Panu Bogu za dar kapłaństwa, ale i błagania za rodziców, rodzeństwo najbliższych. Eucharystia z natury swojej jest dziękczynieniem, dlatego też intencja ta jest jak najbardziej uzasadniona. Następnie ksiądz proboszcz wita swojego parafianina, kapłana w świątyni, która jest jego rodzinnym domem Bożym. To szczególny moment. Wielu kapłanów wywodzi się z szeregów ministrańskich, tak więc ksiądz, który dotąd posługiwał przy ołtarzu kapłanowi, teraz przy nim sam stoi i odprawia świętą liturgię. Kazanie zwykle wygłasza kapłan związany z neopresbiterem lub poproszony przez niego. Często ukazuje w nim osobę i drogę do kapłaństwa młodego księdza. Przyznam, że słuchając kazania podczas mojej prymicji, w myślach patrzyłem na swoje życie i nie mogłem uwierzyć,
w głowie mi się nie mieściło i po dzień dzisiejszy się nie mieści, że mnie Pan Bóg wybrał i powołał. To wprost nieprawdopodobne, że ja stoję za ołtarzem w świątyni. To jest jak jakaś bajka, jak sen i za chwilę się obudzę. Po kazaniu następuje ofiarowanie darów, prefacje i moment zupełnie wyjątkowy – przeistoczenie. Słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy – to jest ciało moje, to jest krew moja. Niesamowite, wyjątkowe uczucie, jedyne takie. Słowa, które wypowiadam, a które Jezus pozwala mi wypowiedzieć wobec zgromadzonego ludu Bożego. Dalej trwa liturgia, komunia święta i po modlitwie po komunii życzenia. Życzenia od kapłanów, grup parafialnych i najbliższych. Pamiętam dobrze, że dla mnie były ważne życzenia i obecność mojej wspólnoty ministranckiej. Tych, wśród których wzrastałem, którzy byli obok mnie i wraz ze mną służyli przy ołtarzu. Po życzeniach następuje wielu i dla mnie też trudny moment. Trudny, bo wzruszający moment podziękowania. Podziękowania Panu Bogu, rodzicom, rodzeństwu, znajomym, kapłanom, przełożonym i wszystkim, którzy przyczynili się, by powołanie kapłana wzrastało i mocno się ugruntowało. Na koniec Eucharystii neopresbiter udziela błogosławieństwa prymicyjnego. Na głowy zebranych nakłada ręce, a wierni podejmują je i całują. To zwyczaj związany z tym, że dłonie kapłana zostały namaszczone, konsekrowane i w nich kapłan trzyma ciało i krew pańską. To wyraz szacunku i miłości. Jak sięgniemy do tradycji polskiej, możemy dostrzegać także w literaturze, że kapłana zawsze całowano po rękach, nie tylko w czasie prymicji. Każdy po błogosławieństwie prymicyjnym otrzymuje pamiątkowy obrazek, który jest związany z zadaniem, by modlić się za nowego kapłana. Po zakończeniu prymicji jest czas na wspólne świętowanie. Najczęściej jest to przyjęcie połączone z tańcami, przygotowane na wzór wesela. Tyle, że w tym przypadku brakuje panny młodej, jest tylko oblubieniec. Ktoś może pomyśleć albo nawet powiedzieć, że to już przesada. Absolutnie nie. Trzeba się radować i cieszyć, że Pan Bóg dał człowiekowi tak wielki dar, tak piękne i wyjątkowe powołanie, taką cudowną łaskę – kapłaństwo.
czas na modlitewną zadumę. Niedzielę. Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu i modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w moim imieniu, który mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w moim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich, aby nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie pragnę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii słowa modlitwy, jaką Jezus odmawia za swoich uczniów, za tych, których On bezpośrednio wybrał i którzy poszli za Nim, ale także za kolejne pokolenia uczniów, którzy rodzą się w każdej kolejnej epoce. Syn Boży modli się za Kościół, który założył, a zatem modli się za mnie, modli się za Ciebie, modli się za każdego z nas, bo my przecież tworzymy Kościół. Czy może być coś piękniejszego niż świadomość tego, że jesteśmy przez Zbawiciela omadlani, że On sam za nas się modli? On modli się za nas, abyśmy nie popadli w moce szatana i nie poszli na zatracenie. On modli się za nas, abyśmy stanowili jedno, bo tam, gdzie panuje podział, tam nie ma miłości, albo ta miłość jest bardzo niedoskonała. Drodzy słuchacze, jeśli w waszych sercach króluje zwątpienie, może jakiś brak nadziei, albo trapią was czarne myśli, które wzięły górę nad tym, co pozytywne w życiu, to pomyślcie sobie o Jezusie. O tym Jezusie, który teraz za was się modli, abyście, jak On sam mówi, radość mieli w sobie w całej pełni. Moi drodzy, nie poddawajmy się zwątpieniu, ale uchwyćmy się z kraju Jezusowej szaty i trwajmy w ten sposób w chwilach życiowej próby. I w ten sposób nigdy nie zginiemy. To mogę wam zagwarantować, bo przecież płynie to z przesłania Jezusa, które jest zawarte w Ewangelii. Program katolicki na falach 106,7 FM. Dwie godziny minęły bardzo szybko. Nasz program dobiega powoli do końca. Cieszymy się, że przez te dwie godziny mogliśmy być obecni w waszych domach. Mogliśmy być obecni pośród was, mówiąc o Ewangelii, mówiąc o Duchu Świętym, bo dzisiaj o Duchu Świętym było naprawdę bardzo dużo. Byliśmy obecni wśród dzieci, byliśmy obecni wśród osób starszych. A dzisiejszy program przygotowali dla was mówiący te słowa ojciec Mariusz Krawiec, Aleksander Krumenko i za konsoletą realizatorską Konstantyn Baraniuk. Życzymy wam, aby ten kolejny tydzień w naszym życiu, w waszym życiu był czasem radości, był czasem pokoju. Życzymy, aby tak jak to Duch Święty przychodzi na apostołów i na nowo rozpala ich nową energią płynącą od Pana, abyśmy także w naszym życiu doświadczyli takiej nowej łaski i nowej pełni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.